Cześć, witajcie detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, cleantech i interior dressing. Tak jak widziałeś, starałem się pokazać uderzenie przy produkcie moim ulubionym, jeżeli chyba chodzi o wnętrze, jeżeli chodzi o dressingi, detail. I teraz tak, aplikacja. Bardziej tempo i moim zdaniem mniej wydajnie niż detail. Tam jest bardziej płynnie, jakoś tak jakby był bardziej tłusty. Ten jest taki suchy. O, on właśnie. Aplikacja tego produktu to jest tak jak Funky Witch, właśnie, jak Gentlemana. Podobnie, on jest tam, ten produkt jest też taki tępy, szorstki taki w aplikacji. I tu jest podobnie. Wykończenie. Wykończenie zdecydowanie mat, ale u mnie bardziej satyna. Bardziej matowy wykończenie zostawił detail, ale tu znowu przy cleantechu mamy fajniejsze przyciemnienie. Także no, dla każdego coś fajnego. Na twardych plastikach sprawdzałem na Mańku. Czy połysk też satyna. Bardziej matowo chyba było tutaj w Volvo niż w Mańku, ale tak czy tak najważniejsze jest to, że nie idzie w połysk. Nie idzie jakoś tak, żeby było uderzenie plakowe. Nie ma szans w ogóle. Nie ma szans. To nie ma opcji. Czy będziesz warstwował, czy nie. Pięknie odparowuje. To jest bardzo fajne. Jeżeli dasz go za dużo, wystarczy, że odwrócisz aplikator, przetrzesz. Idealnie. Naprawdę pod tym względem super. A, jeszcze zapach. Właśnie, kurczę. Zapomniałem o zapachu. Kojarzy mi się z budyniem waniliowym, z jakimś szejkiem, coś mlecznego. Przyjemny, nie męczący, taki fajny, mało wyczuwalny. Zresztą tam dressingi te, tak jak mówię, mogą być bezwonne, bo one z reguły króciutko pachną. Także tutaj na tym bym się raczej nie skupiał. Skupiałbym się bardziej na wykończeniu. Jeżeli chodzi o wodę, nie spływa z wodą. Fakt, że spsikałem, powiedzmy tam po godzinie, czy raczej po godzinie. No tak, bo przeskoczyłem na Mańka. No
No to będzie w okolicach godziny, bo to wiesz, nie jest tak, że wskakuje od razu psika, bo to jest bez sensu, bo wiadomo, że go zdejmie. Ale zebrało i lepiej wypadł detail. Lepiej wypadł, ale dressingi się działy. To nie to, że je zdjęło całkowicie. Zabezpieczenie jeszcze było. I teraz tak, czy boi się wody? Nie. Na pewno nie zostawi jakichś dziwnych plam pod tytułem ściechy, bo z reguły jest tak, że jak boi się wody, przestrzesz mikrofibrą, zawsze gdzieś go jest mniej, a gdzieś więcej. Tutaj równiuteńko, więc pod tym względem idealnie. No coś tu można więcej mówić o dressingu. No, jak większość dressingów, kurczę, robi to, co powinien. Zabezpiecza, przyciemnia, fajne, że jest wykończenie maksymalnie satynowe, nie idzie w połysk. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!